Dzień dobry, a co jest dzień jak co dzień? Co tutaj się dzieje? Pan Adrian skręca do końca diesla, który odpalił. Jak dobrze pamiętacie w poprzednim odcinku. Jak się spało? Dobrze się spało? Zdecydowanie spokojniej. Jakbyśmy wczoraj nie odpalili, to co? To bym nie zasnął. To byś nie zasnął, tak myślałem. Tak myślałem. Odpowiedź jest prosta. U wujka M5 po wymianie panewek jest też zdjęty układ wydechowy. Wujek wymienia akumulator. Tak więc tutaj zaraz będziemy uruchamiać M-kę po wymianie panewek. Trochę głośno będzie, ale wyjeżdżamy samochodem, ponieważ czekamy na sprzęgło. Sprzęgło ma przyjechać z ASO. Ostatnio części tak naprawdę bardzo długo czekamy na części. Normalnie jakaś masakra, powiem szczerze. Tak więc wyjedziemy M-ką, jak odpali i co? I wrzucimy wujkowi coś na serwisik. Serdecznie zapraszam do oglądania odcinka. Ty wczoraj, Adrian, nawet połosi nie zamontowałeś, tak ci zależało na tym. Dokładnie tak. No dobra, to ci pomogę w takim razie, nie będę taki. Dobra. Pomóc ci. A, bo jeszcze Geo, pomóc ci? Nie, a to ci pomogę. Kultowe teksty, co? Tak. O, poczekaj. Chodź, wujek, może kurna, bo wiesz co, ty masz pod swój wzrost to wszystko zrobione, no. Tak, ja mam trochę zawsze wyżej. I co, było weszło tam? Czy jeszcze chcę? Poczekaj, bo trzeba to, tam musi się zategować. O, teraz. O. Dzięki ci. No, także tak. To co, druga strona? Tak, to lecimy w drugą stronę, dawaj. Od razu. To ja trzymam, wujek wpina, Adrian obserwuje. Dobra, to jak, to, Adrian, to jak z tym uszczelniaczem, wiesz? Tak. Jeszcze trochę to, musisz, wiesz. To z wujkiem często sobie dawaj, to. Tylko później tutaj tą tarczę kotwiczną popraw. Tak. O, proszę bardzo. Bo tu się troszeczkę, wiesz. Tak, działa. Także tak. Piękne felgi, co? BBS-y skręcane, customowe do BMW E24. Będzie piękny klasyk. Ale jak jesteśmy już tutaj przy kołach i oponach, przypominam, że zbliża się sezon na wymianę opon. W związku z tym macie ode mnie na hasło motokuncik rabat na sklepopon.com. Wchodzicie na sklepopon.com, wybieracie sobie komplet opon i otrzymujecie 25 zł rabatu na hasło motokuncik. To co, ryknie trochę, nie? Prace idą do przodu. Piątek, piąteczek, piątunio. Tutaj samochód na wymianę pokrywy zaworów, bo tutaj jest separator w pokrywie. Zobaczcie, samochód cały plac. Tutaj z innego warsztatu siódemeczka przyjechała, 750. Problem z walwetronikiem. Tak naprawdę samochód przyjechał na diagnostykę. Tak więc zaraz tutaj zamieniamy auta i wjeżdżamy do Kamila. Kamil zrobił serwisik. U wujka również serwisik, także jedziemy z tymi sreberkami. Dobra, słuchajcie, posłuchajcie sobie, raczej posłuchajcie, słuchajcie. Posłuchajcie sobie, jak silnik pracuje. Podobno jest tu też słaba bateria, tak więc użyjemy naszego nowego boostera, żeby ten samochód uruchomić. Ale silnik kuleje, że tak powiem. Oczywiście silnik wysokiego ryzyka, także różne rzeczy tu się mogą zdarzyć. Dobra, podpinamy boosterek. Włączamy, rzeczywiście jest słabizna. Uruchamiam. Słychać, że kuleje. Podobno jest tu problem z walwetronikiem. Chłopaki nie potrafili sobie poradzić. Raczej no nie mają programu odpowiedniego, żeby, w ogóle co on tutaj się rusza, żeby zrobić przyuczenie walwetronika. Także my postaramy się to zrobić, jest. Ale szczerze nie sądzę, że to cokolwiek zmieni. Zamieniamy samochody. Jak tam, Kamil, pierwsze organoleptyczne diagnostyki? Skanuje tam komputer, ale mam wrażenie, że jest przelany i źle pachnie ten olej. Benzyną? No. Zobacz.
Poczekaj, bo to się tak robi. Tak. O, człowieku! To śmierdzi benzyną. Tym samochodem nie wolno jeździć, bo się zatrze. Dobra, diagnostykę zrób mimo wszystko, nie? No, tak. Wujek, dostaniesz teraz fachową robotę. Mega fachową. Dawaj. Jedziemy. Bo tu zrobione, tak? Serwisik. Dobra. Bo wiesz, też nie ma co się pitolić. Nie ma części, to trzeba robić to, co jest, nie? Dobrze, że w ogóle są części, bo tak to co byśmy robili? Byśmy nie byli wymieniaczami, nie? Tylko mechanikami. A tak jednak te koncerny nas ratują. Jesteśmy wymieniaczami. Tak? Tam wszystko dobrze? No. Panie wujku. Poważna sprawa. Mamy pacjenta, który ma uszkodzone zęby walwetronika. Zamówiłem wałek za 900 zł. BMW nowy to chyba 5700 czy coś, nie pamiętam. Ale na szczęście na Allegro jest trochę tych wałków, bo to jest silnik N20. Zajebiaszczy. No i po prostu on, wiesz, nie ma siły przestawiać. Oczywiście wymieniamy od razu silniczek na nowy, bo tamten silniczek dostał w dupkę, że tak powiem. O. Dobra, pani wójcie. Tam on już jest częściowo rozebrany, tylko że wiesz, tam trzeba rozwiązać, chyba rozwiązać. Nie? Nie trzeba. Jeżeli nawet nie trzeba, no to i tak jest roboty od groma, nie? Patrzymy na zęby, no powiem ci, petarda. To, że on tutaj jest, no to... Nie, no to jest normalne. A tamte... Ale są proste, nie? O, właśnie tak, może złapał ostrość, złapał. Zobacz, jest petarda. I wałek też udało mi się kupić, wiesz, z łożyskami, nie? Bo czasami te łożyska, wiesz, co jest. No dobra, to słuchaj, to przestawiamy samochód, tylko jeszcze zobaczę tutaj, bo jak dobrze pamiętam, to chyba jest magnesik, nie? Na końcu. A nie, tu nie ma. Okej. Okay. No dobra, no to co? Proszę uprzejmie. No i jak tam pani Kamilu? No nie wiem, na drugim banku w ogóle nic się nie uruchamia. A na pierwszym tak? Tak. Czyli coś musi być uszkodzone. No jeszcze patrzę, przechodzę przez błąd. Dobra. Jeszcze sztukowany przewód poszedł i cały płyn się właśnie wylewa u nas na podłodze. Super. Tak to jest, kukułcze, wiesz, jajo podrzucone z innego warsztatu. Wujek mówi, że nie będzie rozpinał rozrządu, zrobi to bez. No ale to i tak tam będzie zabawy, nie? Jak tu byś skończył, to bym cię poprosił, żebyś zrobił diagnostykę panom, którym wujek robił serwis skrzyni biegów, bo prosili, i byśmy go już zakończyli. I wujkowi możesz dać wszystkie części, które tutaj ewentualnie masz, i tą nową pokrywę do N20. Dobrze. I co, Kamil? No nic, no. Proces aktywacji systemu Valvetronic zakończył się niepowodzeniem. No i to samo, no permanentny błąd, brakło adaptacji na tym drugim banku i w ogóle nie słychać, żeby siłowniczek, nawet żeby chciałby coś się ruszyć, no. System co sugeruje? No, zmianę wałka bądź siłownika, to tak na sam koniec, a generalnie wszystko ci wysłałem. A, żebym po prostu mógł tam panu to ewentualnie przekazać. Tak, ale generalnie no to sugeruję oprócz wady wałka siłowniczka jeszcze ewentualnie zmianę poziomu integracji. Jak to jest zakleszczenie wskutek błędów oprogramowania w przypadku niektórych starszych poziomów integracji oprogramowania. Także tak, no ale bo samochód przyjechał do nas na diagnostykę. Wszystkie wnioski po prostu panu przekażemy i tyle. Diagnostyka wykonana i już nie ma co. Zgłosimy mu tylko, że jeszcze przewodzik niech sobie tam wymieni. Bo to wiesz, to też przyjąłem go tak, bo mnie poprosił Jacek, nasz kolega, mechanik, że jakiś jego kolega mechanik ma problem i tyle, nie? Także tak. Halo? Dzień dobry, Adam Kuncik, kłania w sprawie 750.
No, okej, okay, co tam? Powiem tak, prawą stronę robi przyuczenie walwetronika, lewej nie. I jak przechodzimy przez ten błąd, no to są, no po prostu albo jest zakleszczony, albo jest do wymiany siłownik, albo siłownik i wałek. No i szczerze, bez rozebrania to się nic nie zrobi. Poza tym jest ponad stan oleju i śmierdzi benzyną, także jest też benzyna w oleju. No i to fes śmierdzi tak naprawdę, no jak się powącha. Wiem, i olej był robiony, bo to było tak, że on robiony był olej, on zrobił 60, nie wiem, do Siedlec pojechał z Warszawy. Mhm. I tam mu się to stało, więc ja mu wymieniałem olej, bo tam wchodzi 10 chyba i pół. 10,5 litra wchodzi dokładnie. No, ja tyle było. No właśnie, było jest, jest ponad stan i śmierdzi, no po prostu pewnie jest zakleszczony wałek. Na no tyle, tak, że jest podniesione wszystko i ropa, i ty ropa, benzyna się leje, nie? Benzyna. No i tyle, także... Bez rozbierania nie ma co. Bez rozbierania nie ma co i tak naprawdę lepiej nie jeździć tym autem, no bo zaraz panewkę złapie, no jak nic. Jak... No, nie tak, nie tak, tak będzie. Dobra, bo to nie jest mój samochód, ja go tylko tak przyjąłem... Ja wiem, ja wiem. No. Nie miał alternatywy, a ja w sumie to zaczynam zaraz urlop, więc ja mu o tym mówiłem. Dobra. To co? Można zabierać. Można zabierać samochód. Zabierać auto? Tak, można zabrać, no. Okej, okay, dobra. No dobra, to ja zadzwonię jeszcze do klienta. Zapytam się, co tam... No tak, ja na pewno nie jestem w stanie tego zrobić, bo ja mam długie terminy i mam naprawdę roboty od groma. No ja rozumiem, rozumiem. No. Dobra, to będzie... To ja zadzwonię do klienta i ustalę. Dobra, dzięki bardzo. Okay, dobra, problem. Do zobaczenia. Długo się będziesz, Adrian, jeszcze tu pierdzielił z tym samochodem? Już mam go dosyć. Już końcówka. Tak? Sprawdzam olej, gotowy. I gotowy, dobra. Idziemy zobaczyć do wujka. Wujek, widzę, montuje już nowy wałek. A ten już wam pokazuje, jak ten wygląda dokładnie, bo... O, zobaczcie sobie, powyszczerbiany jest. Wyjeżdżam z warsztatu na jazdę testową BMW X1, w której... Adrian wymienił rozrząd, wymienił też koło pasowe. Jadę się przejechać i tak naprawdę to jadę jeszcze na stację zatankować. No słuchajcie, drodzy widzowie, drodzy klienci, nie róbcie tego. Ale zasięg mamy 52 km. Zaraz będę musiał pojechać też dynamicznie. Musiał, no po prostu tego wymaga jazda testowa, żeby pojechać też dynamicznie, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, czy nie wywali jakichś błędów. Zasięg schodzi w oczach, powiem wam. Już mam 40 km zasięgu, a dopiero co wyjechałem z warsztatu. Teraz już wiem, dlaczego wczoraj i w poprzednim odcinku, jak uruchamialiśmy samochód, pomimo tego, że Kamil zrobił procedurę odpowietrzenia układu paliwowego i to podwójnie, samochód tak długo kręcił, ponieważ mało paliwa w zbiorniku. Także słuchajcie, nie jeździcie na rezerwie. No już któryś raz o to was proszę. Jest też grono ludzi, którzy wiedzą, że trzeba tankować i nawet odstawiają do nas samochód i mówią: panie Adamie, auto jest zatankowane. Także tak, słuchajcie, nie dopuszczajcie do tego, żeby rezerwa się zaświeciła, chyba że sporadycznie coś takiego się zdarzy, no to nic się nie stanie, ale jeżeli będziecie notorycznie jeździć na rezerwie, to szkoda całego układu paliwowego tak naprawdę. Teoretycznie nic nie powinno się stać, ponieważ w baku jest kosz, czyli taki kosz, w którym znajduje się paliwo i tak naprawdę pompa teoretycznie jest cała zanurzona. No ale jak tego paliwa zejdzie naprawdę mało, no to pompa paliwa jest częściowo odkryta i nie ma smarowania, także słuchajcie, nie róbcie tego. Lepiej mieć paliwo w zbiorniku, przynajmniej do tego stopnia, żeby nie świeciła się rezerwa. Masz, Adrian, ze sobą indeks? Nie, a co tam? No chciałbym ci zaliczyć wykonaną pracę. A, kurde. Wszystko działa, nawet jeździ. All right. Super. Przyspiesza, jeździ, hamuje, skręca, wiesz. Tak, ja nie mogę. Silniczek ładnie pracuje, jest gitar. Bardzo się cieszę. No. No tutaj widzę u wujka. Ustawiamy walwetronika, tak? Co tam, Kamil, ten? No, jeden czujnik pokazuje. A, no to wiesz, mogło się zdarzyć. No, jak
bym podpiął, to by było, wiesz... To by było podpięte, nie? Jeszcze jakbym wtyczkę znalazł. No. Tak to jest, jak się po kimś składa. O, jest. No, to jest, tu szypana. Sytuacja wymagała takich poświęceń. No. Teraz będzie lepiej. No, na pewno. No proszę pana. Teraz poszło i nawet było słychać, jak swobodnie poszło, nie? No to odpalam. Odpalaj. No tak się mogło zdarzyć, nie? No bo wiadomo, paliwko. No i proszę uprzejmie. No niestety wujek sprzęgło nie przyszło. W takim układzie wjadę do ciebie kabrioletem na wymianę tego tu ustrojstwa. Proszę bardzo. O. Dobrze. Dobrze? Dobrze. Dobra, to zamieniam samochody. Tak, słucham. Dzień dobry, Adam Kunt się kłania. Dzień dobry. Wie pan co, jest problem ze sprzęgłem. Nigdzie nie ma sprzęgła, w oryginale też nie. Jest na brakach. I powiem tak, no ja mam to zamówione w BMW i po prostu jak oni wyprodukują, to będą, bo nawet w zamiennikach nie ma, już teraz szukałem Zaxa albo Luka albo coś, nie ma nic nigdzie, nie ma, po prostu. Czyli naprawa się przedłuży, tak? Tak, się przedłuży, ale ja też takie pytanie, aha, bo pan to sprzęgło chce wymienić koniecznie, tak? Tak, no bo jak na sprzęgło, przecież tam jest tam to już szarpie. Aż, okej. Okay. Komunikat też wyskakuje. A, okej. Okay. No dobra, no to nic nie poradzę. Dobra, to na razie czekamy. Okej, w poniedziałek mają dzwonić z BMW i dać mi konkretną odpowiedź, kiedy będzie to sprzęt. Dobrze, a jeszcze takie pytanko. Czy pan już sprawdzał tam, podpinał komputer może pod samochód i sprawdzał tam co i jak, czy jakieś błędy są, może czy wszystko jest? Znaczy my sprawdzaliśmy przed naprawą, po naprawie jeszcze nie, dlatego że mamy go, znaczy już po panewkach jest odpalony, chodzi, wszystko działa. No ale mamy go częściowo porozbieranego do tego sprzęgła, nie? I, ale dzisiaj wyjechaliśmy nim, bo czekałem na sprzęgło i dopiero się teraz dowiedziałem z BMW, że nie mają. Czyli już panewki pan... Tak, panewki, tak. To ostatni gwizdek był, także w bardzo dobrym momencie się pan zdecydował. No, no to super, naprawdę się cieszę. Także panewki wymienione, silnik odpala, chodzi, jeździ, o własnych siłach wyjechał, że tak powiem. Tylko jest wydech jeszcze zdjęty. No ale dobra, w takiej sytuacji to w takim razie my sobie jeszcze wjedziemy tam, wymienimy olej w dysze, bo chcieliśmy to wszystko zrobić jak ten, no i czekamy na sprzęgło. No, no dobra, dam panu w poniedziałek znać. Bardzo. Dobra. Dziękuję za telefon. Dobra, dziękuję bardzo. Dobra, wujek, temat jest taki, że pan i tak tej M-ki nie chce zabrać, bo w M-ce szarpie sprzęgło bardzo. Do biura, proszę. Ale M-kę i tak ci wprowadzę, bo tam trzeba jeszcze wymienić olej w skrzyni, olej w dysze. No to wiesz, to jest mobilny, tak? To można wjechać. Widzę, że auto gotowe, tak, Kamil, tutaj? Tak. To co, jedziemy na próbę? I ja bym proponował, Kamil, ten samochód, co wałek walwetronika był wymieniany, zrobić pełną procedurę tego walwetronika, wiesz, bo on jakoś nie podoba mi się, jak odpala. Dobrze. Tak? No dobra, ale to pojedziemy tym i wtedy tego tu wprowadzimy na stanowisko, na pewno będzie ci dużo łatwiej, nie? No, przynajmniej będę miał ładowanie. Dokładnie, no dobra, to co, to lecimy w takim razie. Widziałem, że klimatyzację wyłączyłeś. Tak, bo tutaj było dosyć sporo oleju tam w gniazdach wtryskiwaczy, no i siłą rzeczy coś tam jeszcze wpadło do cylindrów, no. No tak. Musiał to wydymić. Olej musiał się wypalić i tyle, no dobra. Czekaj, włączymy tu chociaż klimatyzację, Kamil. Górny, ale skwar jest i ja nie mogę. O. Wczoraj w ogóle burza była. Tutaj. Dobra, siódemeczkę tutaj ten mechanik, co tam, wiesz, robiliśmy, zabiera właściciel pojazdu do kogoś na lawecie. Aha. Szczerze, to są takie roboty, których nie chce się robić. Bo jeszcze, wiesz, tak jak nawet w tym silniku, co ten wałek walwetronika był do wymiany. Aha. Wujek akurat sobie to ogarnął bez rozpinania tego, no to jeszcze jest spoko, nie? No ale w V8-ie to jest jakaś masakra. No najgorsze jest to, że trzeba z silnikiem wyjeżdżać. No tak.
Dzisiaj nawet rozmawiałem z profesorem Chrisem, którego serdecznie pozdrawiam, bo on tam walczy z tym silnikiem N57, nie? I czeka na turbosprężarki. Mówi, no bez turbosprężarek on nie wjedzie do tego, do samochodu, nie? Bo też mówi, że to jest bez sensu w ogóle turbosprężarki na samochodzie demontować czy montować, nie? No i widzisz, też nie tylko my tak robimy, tylko widzę, większość mechaników tak robi i do tego podchodzi. No właśnie, ktoś też napisał, to zależy, wiesz, do czego, nie? Ktoś tam napisał do Adriana, że nie lepiej wyjąć silnik N47 na wymianę rozrządu. Słuchajcie, na pewno lepiej, bo łatwiej jest wymienić, ale czasami jest łatwiej, lepiej zrobić na samochodzie, bo w tym przypadku tak, trzeba ściągnąć klimatyzację, spuścić płyn chłodzący, nie wiem, pani śpi. To też trzeba zawsze jakoś przemyśleć, czy ten silnik wyjąć, czy nie. No są sytuacje, że po prostu nie da się czegoś zrobić bez wyjęcia silnika. No to wtedy nie ma wyjścia, ale tak jak rozrządzik tylnorozrządowy, to nie, to szczerze, to na samochodzie dobrze się robi. Bo ten silnik z tylnym rozrządem jest też taki, że jak chcemy go na stojak postawić, to trzeba go bokiem postawić. Bokiem, żeby postawić, no to musi być albo zdjęty kolektor ssący, albo turbosprężarka, więc przy wymianie rozrządu w takim silniku, no to bez sensu. A znowuż jak on wisi sobie na żurawiu i tam on sobie dynda i przy nim robimy, no to też bez sensu. Bo to, tak, to już lepiej jest, bo on stabilniejszy jest przynajmniej w samochodzie, jak jest to wszystko zdjęte. Także tak. No dobra, tutaj to tak naprawdę przejedziemy się, żeby zobaczyć, czy tam jakiś wyciek się nie pojawi. Olej dolałeś? Dolałem litr. Kontrolowałeś już wszystko, tak? Nie. Nie, poziomu oleju nie kontrolowałem. Dobra, to jak wrócimy z jazdy testowej, zrobimy pomiar poziomu. Ile? Litr. A, litr. Litr. Dobra, bo on tutaj wołał od razu, nie? A słuchajcie, pokrywę zaworów wymieniliśmy, dlatego że właśnie ten silnik pobiera olej. I tak naprawdę z wymiany na wymianę coraz więcej pobierał. Więc tutaj wymieniliśmy pokrywę zaworów, bo w pokrywie zaworów jest odpowietrzenie skrzyni korbowej, które jest delikatne i często się psuje i tak naprawdę w większości przypadków pobór oleju eliminuje wymiana pokrywy zaworów. No dobra, słuchajcie, kochani widzowie, wróciliśmy z jazdy testowej, jazda przebiegła pomyślnie, robimy pomiar poziomu oleju, który trwa, sprawdzamy. Proszę bardzo, dadam, maksymalny poziom. Idziemy zobaczyć jeszcze pod maseczkę, zrobić inspekcję taką wzrokową. I tyle. Dobra, szczerze nic się nie dymi. Tam też nie widać, żeby był wyciek, bo tam generalnie zawsze jak jest wyciek, to kapie na katalizator. Dobra, temat uważam za zamknięty. Wprowadzam ci, Kamil, białą damę. Co tu się wyprawia, panie Kamilu? Trwa docieranie walwetronik. Przed chwilą wykonał sobie 450 takich cykli, czyli każde jedno takie wahnięcie obrotami to jest jeden cykl. I teraz jest takie sprawdzenie, musi wykonać 50 cykli prawidłowych. To się bezbłędnych przeprowadzonych. Dużo szybciej, a teraz tak dostojnie. No bo jak on sobie to, wiesz, testuje właśnie w ten sposób. Docieranie pomyślnie zakończone. To pomyślnie, no to dobrze, nie? To brzmi dobrze. Brzmi dobrze. Błędów nie ma. Odpalamy. No, proszę pana. No, ale było gorzej, on gorzej odpalał, bo ja dzisiaj go odpalałem, to powiem ci, że mówię, no nie, no to w ogóle bez efektu, nie? Nie wiem, czy po tej procedurze teraz warto mu jeszcze raz te ograniczniki zaprogramować? Poczekaj, nie rób nic, poczekaj, dobra, ale zgaś i odpal po prostu, on od razu to była reakcja, zgaś, odpalaj. To na razie zostawmy. Ja pojeżdżę. Jak on ostygnie teraz, a potem po rozgrzaniu będzie to samo, to wtedy się spróbuję jeszcze raz. Ja jutro będę tutaj w sobotę, to może nim go potestuję, wiesz? Dobra. Dzień dobry z rana w poniedziałek.
tutaj samochód pod bramą. Idę do biura po kluczyki i przestawiamy samochody, żeby wujek też mógł wjechać tutaj na miejsce. Cześć wujek. Słuchaj, udało mi się ten zamówić sprzęgło do M-ki. Jest gdzieś tam z Niemiec. Także w środę powinno być. No tutaj samochody same z zagranicy, kurde, raczej z zagranicy, czyli nie z Warszawy, proszę bardzo, CSW, tu GA testujemy i tutaj EZG. Także wsiadam, wjeżdżam, nie wiem gdzie te samochody wszystkie będziemy trzymać, no ale jakoś może sobie poradzimy. Ciekawe na co to jest, już nie pamiętam, to szefowa przyjmuje te samochody. O, jest jakaś kartka. Zaraz zobaczymy sobie. Najpierw odpalimy. O, dieselek. Dieselek, proszę Państwa. O, proszę Pana. Samochód to BMW i no wiadomo, w czasie w aucie występuje problem związany z drżeniem, biciem kierownicy w zakresie 70-110. Problem ten nasila się zwłaszcza podczas wykonywania lekkich ruchów kierownicą. Dodatkowo potęguje go niska temperatura atmosferyczna. Czasami bicie potrafi ustąpić i pojawić się nasilone dnia kolejnego. Dodatkowo występuje bicie przednich tarcz. 2500 od wymiany, niezależnie od producenta tarcz. Z problemem tym walczy od października 2022 roku. Będzie w tym czasie roku. Gdzie w tym czasie w samochodzie wykonano? Opony, regeneracja maglownicy, regeneracja felg, regeneracja zacisków, wymiana sprężyn, poduszek silnika, wymiana czujników serwotronu, wymiana amortyzatorów, reklamacja maglownicy, wymiana zbiorniczka płynów wspomagania, zakup nowych opon znowu. Najpierw były Michały, teraz Nexen. Wymiana tarci klocków, Textar, pomiar samochodu na ramię ASO, ja pierdykam. Ponowna wymiana czujnika serwotronik. Kurde, i to sedan, masakra. Załamanie się, brak funduszy. Reklamacja tarcz przednich, dobra. Montaż serwo marki Brembo. Zestawu marki, serwo. W jak coś słabo. Ponowna wymiana wszystkich wahaczy przednich, wymiana poduszek, ja pierdykam. Wymiana podpory Vauro. Wymiana kompletnych półosi przednich, ogromne bicie hamulców, wymiana tarci i klocków na przetoczenie, na przetoczone Zimmermany, rezerwacja terminów ACS. Wszystkie naprawy były wykonane przez jeden serwis, w tabeli umieszcza informacje o licznych ustawieniach geometrii wykonanych w różnych warsztatach, tak samo jak i wyważeniach kół. Uwzględniłem tylko naprawy dotyczące zgłaszanego bicia drżenia. Serdecznie proszę o wymianę. O w miarę możliwy niski wymiar kary samochód będę chciał przeznaczyć do sprzedaży. Od kilku dni zwariowała kierownica, zamiast się podnosić po zgaszeniu, to opuszcza się. Często nie reaguje na ustawienie. Jeżeli jest taka możliwość, to również proszę o sprawdzenie. No słuchajcie, nie wiem, takie same trudne tematy do nas przyjeżdżają i ludzie mają oczekiwania. Kurde, nie wiem czy cokolwiek tu w tym temacie zrobimy. Czasami lepiej nic nie zrobić, prawda? Bo jeżeli... Nie wiem. Dobra, przejedziemy się później i będziemy sprawdzać. Dzień dobry z rana. Dzień dobry. Jak tam panie Adrianie? A składam. Idzie wszystko do przodu, tak? Tak. Co tu jeszcze ci zostało? No została taka najgrubsza robota chyba, no bo trzeba opuścić bak. Czyli tu leje belki jeszcze? Leje belki i bak. I przewody, bak, tak? I środkowy drążek, nie? Okay. Ale środkowy drążek to powinno... Okej, dobra. A wujka, słuchajcie, na szybko wrzuciliśmy miniaka, na szybko, żeby założyć sportowy katalizator. Proszę bardzo, jest sportowy katalizator. No ale co się stało? Urwały się szpilki. I co? I stoimy z robotą. Tak naprawdę samochód jest w międzyczasie. Tak więc go wypychamy. Znaczy on odpali, nie wujek? On wyjedzie o własnych siłach, nie? Powinien, tak, co? Tak. Także go, słuchajcie, wyjeżdżamy i wjeżdżamy autem, które jest umówione, bo szkoda czasu tak naprawdę. Mamy co robić, także tak. To przygotowuję tam na placu miejsce. Dobra. Idziemy z Kamilem teraz ogarnąć samochód, który stał pod bramą. Czyli wjedziemy, Kamil, na podnośnik najpierw. Zobaczymy, obejrzymy po prostu zawieszenie, obejrzymy hamulce. Tam jest lista w środku, ja ją rano czytałem, tutaj widzą.
Także zanim pojedziemy na jazdę testową, to byśmy nim wjechali, nie? Bo później wjeżdżamy następnym samochodem do ciebie. A tutaj, słuchajcie, jest samochód, w którym Kamil ogarnął hamulce. Auto jest już do odbioru. Hamulce jakieś tuningowe założone, proszę bardzo. Dotarte. Także wjeżdżamy teraz E60 w X-Drive'ie. Z takich rzeczy, co nie były zrobione, ale mi przychodzą do głowy, no to jeszcze przewody gumowe, nie? Też o tym myślałem. Hamulcowe. Też o tym myślałem. To będzie taki najtańszy ten. Trzeba to obejrzeć, ale generalnie jak ja to przeczytałem, to mi się odechciało. Bo wiesz jak to jest, kurde. A najgorsze jest to, że być może coś, co zostało wymienione, to jest do wymiany po prostu. No, często tak bywa, nie? No dobra, podnosimy, oglądamy i tyle. Jak tam właśnie te przewody, co? Tak z ciekawości. Pod spodem. Wygląda jak zwykły przewód. No. No tak, nie widać jakiś, wiesz, tego to nie zauważymy, tego zużycia, nie? Półosie też widać, a półosie to co, oryginał? Czy zamiennik? Weź poświeć tu na naklejkę. No nie wiem. Tutaj, wiesz, widać wahacze, wszystko powymieniane. Porusza jeszcze tutaj właśnie kołem, zobacz. No tak, dobra. Idziemy do tyłu. Sprężyny. Amorki to jakiś zamiennik też. No przewody tu są stare na przykład. Bo są popękane, wiesz? O, w tym miejscu tutaj. Weź nie świeć. O, tutaj jest popękane. O tym samym też pomyślałem, wiesz, jak czytałem tą kartę. Bo to jest jedyna rzecz, która... może mieć wpływ. Aha. Na to, nie? Po tym całym opisie, nie? Dziwnie te tarcze. Nie, no te tarcze to jest dramat. Nie, no to jest dramat. One mają prawo bić. O, czekaj, pokażę tu. O, zobaczcie sobie, jak wyglądają tarcze. Tylko to nie rozwiązuje kwestii bicia, kwestii bicia na kierownicy, dokładnie. A z przodu jak te tarcze wyglądają? Poświeć. Wyglądało, ale o, tu też jest lekko odbite. No ale dobra, to też... No tam trzeba by datami zobaczyć, kiedy one tam były wymieniane. Przetoczone chyba, bo też tutaj jest coś. No przetoczone takiego. Też, wiecznie coś. Wymiana... tarci klocków na przetoczone Zimmermany w styczniu tego roku. Dobra, dawaj go na dół, jedziemy. To jeszcze zerknij, może coś zobaczysz. No. Jedziemy na Eskę, ale wiesz co, Kamil, ja ostatnio pojechałem sobie Eską, czyli naszą traską. Zjechałem w Eskę i pojechałem aż do prawie alei, wiesz? Aha. Nie zjeżdżałem tutaj tym zjazdem, gdzie jest korek, tylko pojechałem prosto i wróciłem tu na skróty jak z autopartnera. Aha. Także tam będziemy mogli się rozsądzić, bo tutaj w tą stronę SK mi się nie podoba ostatnio. Jest zakorkowany, nie? Zawsze na początku jest fajnie, a później kurna, jak już wszyscy wyczają, to jeżdżą, no tak. Nie? W ogóle w radiu mówili, że na alei Jana Pawła ktoś się przykleił do drogi. Przykleił się? Tak. O kurde. Ostatnie pokolenie. A, przykleił się, ja myślałem, że po prostu w asfalt się samochód nie. A to człowiek po prostu, tak. Się przykleił jakimś klejem, tak? No chyba tak. Nie, no ludzie są nienormalni, nie wiem. Nie wiem, co się w ogóle dzieje. Co w głowach ludzie mają, no. Przyklejać się już. Ach, wiesz, jak to jest. Czyli tutaj ktoś grubo powymieniał rzeczy, co? No. Z tego, co widzę. Było robione rzeczy. A w ogóle dzisiaj rano pan też przyjechał z Łodzi. To już jest... któraś osoba w krótkim czasie, która przyjechała na diagnostykę, bo coś puka, coś się dzieje, coś szura. Tutaj w tym przypadku panu coś pukało pod maską. Pan jest, mieszka w Szwecji i przyjechał na urlop do Łodzi i się umówił, czy może przyjechać, żeby się przejechać. Nie? I to mu się działo na rozgrzanym silniku. Jest to, było to BMW E60 525D poliftowe, więc 3-litrowa jednostka.
No i jeździliśmy, Kamil robił diagnostykę, słuchajcie, i nic. I pan mówi, no przepraszam bardzo, jest mi głupio. Szkoda, że tego nie nagrałem. Wsiadł w samochód, pojechał. Zapłacił, bo tam Kamil jeszcze w komputerze coś zrobił. Także tak. No i tyle. Jakiś czas temu też ktoś był, bo mu coś szurało, nie? I też mnie chłop normalnie przepraszał. Panie Adamie, ja pana przepraszam, ale naprawdę coś tu szurało, jest mi głupio. Nie wiem, co mam powiedzieć, nie? Jeździliśmy też dużo, wiesz. Aha. I nic. I jeszcze wcześniej też ktoś był, taka sama sytuacja, nie? I żaden z tych samochodów nie wrócił i nie dzwonił. Aha. To co, ręka prezesa, Kamil, czy po prostu przypadek? Nie wiem. Nie wiesz. A może tu się też naprawi i będzie wszystko cacy, ale ja już czuję, o, są bicia na tym, na tarczach. Wiesz? Nie wiem, może trzeba pomierzyć te piasty. Co? No tu ten pomiar był, już ci mówię. Zobacz, o, so, trzęsie się, patrz. W sumie to rok temu, bo no. O, zobacz, co się dzieje. Mhm. Ja nie wiem, czy jest sens na autostradę jechać, zobacz. Aha. I koła też wyważane były, nie? No, kilka razy. Zobacz, no, chodzi cała kierownica. Zbliż może tutaj, jak zawsze widzieli. Zobaczcie sobie. Dobra, ja się rozpędzę bardziej. I co? I później przechodzi? Nie, jest cały czas, wiesz? Tu jest 70-110 zakres. I jest rzeczywiście, o. I teraz nie ma. Okej. Okay. No, a podczas hamowania to nie ma jakoś tak bardzo. Wiesz co, bo tutaj jest informacja, że bicie tarcz występuje co 2500 km po wymianie, a tu to ostatnie toczenie było w styczniu, więc nie wiadomo, czy w to pół roku zrobił pan, czy nie, te 2500. Ale bicie kierownicy występuje, tak? Tak, przy hamowaniu. Przy hamowaniu, ale tak to normalnie, ale jest cały czas. Ale to te drgania takie cały czas. Cały czas, bo tak. Powiem ci, że ta sama sytuacja jest u tego, w tej E65. Tam są akurat kwadratowe opony i też w tym samym zakresie jest to samo. Aha. I szczerze, ja nie mam pomysłu. To samochód, no, nawet zobacz, na ramię był wasowy. Wiem, no to wiem, czytałem też. No zobacz, co się dzieje. Chodzi kierownica. O, o. Widzisz? O. Aż trzęsie się cała buda. Ja czuję właśnie na budzie, na nogach czuję nawet. No właśnie. Nawet maglownica na reklamacji była. To ja tak. nie wiem, czy jest sens jechać, nie? No tak, chyba nie ma. O, kurde. No bo podczas hamowania no to jest, nie? Ale... Czyli po wymianie jest dobrze. Piasty też były wymieniane, tak? Nie, piasty były mierzone. A, piasty były mierzone. Maj zeszłego roku. To nie, to ja bym tutaj... Ja bym tutaj piasty obstawił, Kamil. Bo one wcale nie muszą mieć bicia, na jakie podniesiemy. Ta sama sytuacja była w tym X3, co wujek wymieniał. Pan też miał, że raz trzęsło, raz nie trzęsło i wymieniliśmy i jest jak ręką objął. Aha. To może być tak, że tu po prostu trzeba piasty wymienić. I nie to, że są dobre, tylko po prostu wymienić. Znaczy nie piasty, bo tutaj łożyska są, tu nie ma piasty. Bo znaczy piasty są, tak? Tylko trzeba je wyprasować, bo tutaj jest ta czteronapędówka W60 jest po prostu łożysko, nie? I tą samą sytuację, nie wiem, czy kojarzysz, kiedyś mieliśmy takiego pana, co jest tym, jak ty, nie hokeista, tenisista? Tylko tenisista, tak, on jest od tenisa i ma tą E60 czteronapędową i też miał wieczny problem i z tarczami, i z tymi drganiami, i po wymianie łożysk jak ręką odjął, nie? Mhm. I to możemy sobie pomiary robić, będzie wszystko cacy. Mhm. Po prostu wiesz, no bo jak zdejmiesz koło, zdejmiesz piastę, no to wiesz, to jakiś nacisk tam robisz, nie jesteś w stanie zrobić nacisk, nie? No nie. No właśnie. Bo ja to czuję z przednich kół.
jeżeli też było to wyważane ileś razy i tak się dzieje i nie ma żadnej poprawy, to tutaj bym obstawił łożyska przednie, wiesz? Mhm. Trzeba przekazać tą dawkę wiedzy właścicielowi. Panu, tylko że najgorsze jest to, że będzie trzeba, najgorsze, no trzeba będzie też te tarcze, nie? No bo samo przetoczenie to ja nie wiem, czy to już da, nie? Dobra, to ja zaraz do pana dzwonię i tyle. Znaczy, bo teraz mówisz, że nie ma tego bicia, tak? Przy hamowaniu. Jest. A, jest. Jest, okay. jest. A, jeszcze jak robisz, no, jak robisz kierownicą, to tym bardziej, bo łożysko pracuje. Bo tam jest taka informacja, nie? Tak, że przy delikatnym skręcie się nasila. No, to zaraz to zrobimy, poczekaj. Będziemy jechać tą prędkością taką jak trzeba. Problem nasila się zwłaszcza podczas wykonywania lekkich ruchów kierownicą. Dodatkowo potęguje go niska temperatura atmosferyczna. O, tak, zgadza się, jest. Czasami bicie potrafi ustąpić i pojawić się nasilone dnia kolejnego. Tak, no, to zobacz. Złap kierownicę w ogóle. No czuć. Czuć, nie? Mhm. O. To powiem ci tak, dla mnie to wskazuje na łożyska, nie? Mhm. Dobra, rozpędzę się bardziej, żeby zobaczyć jeszcze to bicie przy hamowaniu. Wiesz co, przy tej dużej prędkości to nie ma. To jest przy tych małych, przy tych właśnie w tym zakresie. 80-110. Może się uratują te tarcze. Może się uratują te tarcze, dobra. No dobra. To tyle tak naprawdę. Nic więcej tutaj nie mam żadnych pomysłów, nie? Wracamy do warsztatu. Tak, słucham. Dzień dobry, Adam Kuncik, kłania. Dzień dobry, Michał. Od tego auta, co pan zostawił. Tak. Znaczy, wie pan co, tak, myśmy się wszystkiemu przyjrzeli, się przejechaliśmy też i według mojej oceny to problem tkwi w łożyskach przednich. Pomimo to, że one na pomiarze dobrze wychodzą, bo ja już się spotkałem dwukrotnie z takim czymś i to w E60 i w X3, nawet w zeszłym tygodniu wymienialiśmy panu piasty, bo też miał drgania i po wymianie po prostu tych piast i łożysk jak ręką odjął, bo po prostu, wie pan co, one bez obciążenia mogą nie mieć tego bicia, mogą się mieścić w tolerancji, a pod obciążeniem, tym bardziej jak się jedzie i się tą kierownicą trochę skręca, to wszystko wskazuje na te łożyska. No. Rozumiem. Te drgania. I ja bym się tutaj po prostu, bo no, tak czy siak warto je wymienić, bo one i tak są stare, a innego pomysłu nie mam, powiem tak. Bo też, no, nam też już brakło pomysłu. No, na pewno tam jakieś tylne przewodziki hamulcowe są nadpopękane, to można to jeszcze wymienić, ale to na pewno nie ma wpływu na te drgania, nie? Także tak. No. A poza tym okej, wszystko. A poza tym okej, no bo w ogóle bardzo ładny samochód, no bardzo fajnie jeździ i tak dalej. No. Także tak. No jeździ super. A tutaj tą listę super. Jak przeczytałem, to powiem panu, nie no, mówię, jasny, widz, co ja tu mam znaleźć. Nie no, ja na liście napisałem tylko rzeczy związane z drganiem, no. Ale tam jak pan maskę otworzy, to pan zobaczy, że tam jest jeszcze turbonowe i intercooler, no tak. Także tak. To zapitana. Dobra. No dobrze. To mniej więcej. Proszę, ja jestem w trakcie właśnie sprawdzania, tylko tak mówię na gorąco, akurat do pana dzwonię. Super, więc, bo też nie mieliśmy ten, dopiero jesteśmy po jeździe testowej tak na gorąco, ale coś mi tu system szwankuje, więc jak ja sprawdzę, to bym do pana oddzwonił, powiedział, ile to będzie kosztować. Dobra? Jakby była taka możliwość, to super, to był pan wdzięczny. Dobra, dziękuję bardzo. Dzięki, do zobaczenia. No dobra, słuchajcie, łożyska zamówione do tego pojazdu, to jest do odbioru. To jest w trakcie, tutaj prawdopodobnie też łożyska są do wymiany, tu jest jeszcze do odbioru E30. Słuchajcie, aż mi głowa boli, nie ma miejsca. Tutaj E34 wróciła do nas, pan zrobił przegląd i wróciła, bo coś zaczęła źle chodzić. Wymieniliśmy tutaj jeszcze cały układ zapłonowy. Auto chodzi teraz normalnie. Jedziemy na jazdę testową.
Dodatkowo z powrotem zdjęliśmy boczki, bo te boczki się porozklejały i powiedziałem właścicielowi, że te boczki ma sobie wziąć, zabrać do tego tapicera i prosto od nas samochód jedzie do tapicera i tapicer będzie to montował. No, niech ono za to odpowiada, także wystarczy, że sufit podwiesiliśmy. Lecimy na próbę. Tutaj słuchajcie, są rzeczy, które podemontowaliśmy. Nie zbieramy takich rzeczy, bo to dla nas sam śmietnik. Dobra, odpalamy. Odpala jak M30. No. Dobra, włączamy klimkę. O, od razu tam wszystko się zapodało. Dmucha. Dmucha, dobra. Zamykamy szyby. A tak wszystko ogarnięte. Poczekaj, jak... wycieraczki też są w porządku. Przejedziemy się, zobaczymy jak teraz chodzi. A tutaj też dmucha, nie? Pokaż no tam tak. Widzą, bo tam normalnie jest, słuchajcie, jest kratka w taka kratka w boczku jest, tak? I tam tędy bardzo dużo teraz ucieka, wiesz? Dlatego tu słabo dmucha. O, to od razu czuć. Nowe paliwo jest, datacol jest, cały układ zapłonowy jest nowy, łącznie ze świecami. Więc powinno być cacy, nie? Ale kurde, mrozi, co? O. Ile tu wchodzi tego czynnika? 2 kilo? 2 kilo. Chyba. 2 kilo, słuchajcie, kurna, w tych starych BM-ach to jest niesamowite, no. A teraz ile jest? 750 to max, ja w jakiejś chyba 700, nie? A tak nie, to normalnie po 500. 420. No, dokładnie, to w ogóle szok. Tak, ma taki trochę ten, a jak wyłączymy klimę? Bez znaczenia, jest to samo, dobra. Ale skrzynia chodzi, co? Chodzi jak 6 HP. Panie, elegancko. Ty, jedzie się jak nowym samochodem. No ma 28 tysięcy tu. A no tak. Przed pierwszą wymianą oleju, nie? Tak, w nowoczesnym aucie, nie? A ciekawe, ile razy miał wymieniony olej, nie? O. Kurde, podoba mi się. A tobie się podoba? No spoko. Spoko? No, M30 jest trochę taka archaiczna, no. No, to prawda, nie? M60 myślę, bo... No patrz, ona... Nie, no powiem ci, ja też ostatnio szóstką swoją jeździłem, nie? I tak, aha, jeszcze powiem ci, wiesz, w 2006 roku, no to było wow, nie? To tam wow, no jeździł normalnie ten samochód. No tak. Powiem ci teraz, pojechałem do garażu, zamieniłem samochody, zostawiłem szóstkę, wziąłem Caymana i mówię, nie no, potwór, nie, potwór, o, dwulitrowy potwór, w ogóle przepaść, wiesz, o, wiadomo, że ta M30 to pewno już tu 211 koni to nie ma, nie, a może i ma. No, nie wiem, tu jest taki przebieg, że może mieć. Że może ma, tylko to już nie robi jakiegoś takiego, wiesz, jednak te, zobacz, to tobie? Chyba tak. Zobacz, to no tak samo jedzie jak moja szóstka, no. O. Ale dobra, nie ma żadnych drgań. Trochę głośno jest, słuchajcie, bo tutaj te obudowy są zdjęte. I tyle. Dobra, generalnie nie mam uwag. Kamil, wracamy do warsztatu. Zobaczę jeszcze hamowanie z tej większej prędkości. Żadnych drgań, żadnego pukania. Zobacz, o. Jest elegancko. Auto do wydania. No dobrze, jazda testowa zaliczona. Zobaczymy jeszcze tutaj, bo był wyciek, ale wyciek tak naprawdę był, bo poleciał nam olej z filtra. No i jest elegancko. Tam coś zostało, ale to będzie trzeba jeszcze raz umyć. Widzisz, Kamil? To zostały jakieś tam kropeczki jeszcze, nie? Ale generalnie tam jest suchutko. Idę jeszcze po ampulek i spróbujemy go trochę podregulować. Ale wyłączymy klimę. Ma takie trochę dy, ale dobra, to już regulujemy. Dobra, to ten tam z powrotem. Żadnej reakcji, nic tu nie wymyślę. Jezu, jak gorąco. Człowieku. Jak panie Adrianie? No ja jestem całkiem zadowolony, bo... 4 nowe przewody zainstalowane, 1 dorobiony, 3 z oryginału poszły.
Słuchajcie, kochani widzowie, jeden musieliśmy dorobić, ponieważ nieosiągalny. Po prostu nie ma i koniec, kropka. I ten, który był najbardziej zardzewiały, zobaczcie sobie, rzeczywiście on jest... No jest tragedia. O, no, o, proszę, tragedia. I ten musieliśmy niestety dorobić, nie z oryginału. No i no, nie ma wyjścia, no po prostu zrobiliśmy manufakturę. Dokładnie tak. Także, panie Adrianie, dzisiaj mianuję cię mechanikiem. Nie wymieniacie. Dokładnie. Ale nie, no proszę pana, tutaj tego, tam troszeczkę mogłeś ten, ale dobra. Tak, no. Tam nie jest dogięta. Ale, ale nie wnikajmy. Jesteś dumny z tego, że co, że to ci się podkręcało? Tak, to zdecydowanie tak, bo z tym była no walka, bo to jest na zwykłą gwiazdę. I co tu ci zostało jutro? Tuleje belki? Tuleje belki, których jeszcze nigdy nie robiłem, więc będę wujka tam pewnie męczył. Dasz radę. Spoko. Damy radę. I patrz, i on ma też plastikowy bak. A może fa... Wuje? A może fałki miały i enki plastikowe? Powiedzmy, miały... Na pewno plastikowe. Tak. No ten, i tutaj może... To kolejna czy czwórka? Kolejna, bo powiem ci, wszystkie te M50, M30 to miały na pewno metalowy. No to proszę. Dobra. To wujka. Słuchajcie, wujek zdejmuje klawiaturę, ponieważ tutaj jest cykanie. Jest cykanie i mamy podejrzenie, że któreś z hydropopychaczy. O, i widzę, wujek tutaj już powyjmował hydropopychacze z tej strony. Tak. I jak? Sztywne. Sztywne. A wiesz, że to jeden może być? Aj, kurna, i patrz, sztywne. Sztywne, długością się nie różnią, pomierzyłem. Wszystkie koniki, wszystko cacy, wszystko, tak? Tak. To może ten egzemplarz po prostu tak będzie miał. Co, wujek? No dobra, jak się nie rozbierze, nie sprawdzi, to nie będziemy wiedzieć. No tyle. Najgorzej, że to od groma roboty, nie? I jakbyśmy wiedzieli, wiedzieli po prostu. Słuchajcie, tu jest instalacja gazowa. I generalnie, jakbyśmy od razu pomyśleli, to lepiej było wyjechać z tym po prostu w dół i zrobić to po prostu w ten sposób. A tak już poszły konie, jest tak. Ale ja nie wiem, czy tu głowica nie była robiona. Tej. Była, była. Jeszcze, a nie, tak? Jeszcze nie powiedziane, że silnik nie wyjedzie. No ale ty, tu były robione głowice. No widzę. Były, no. I może rzeczywiście tam coś jest na rzeczy. Może. My mieliśmy raz tak, że był uwalony po prostu, ktoś składał głowicę i włożył hydropopychacz bez tej końcówki. I gość do nas przyjeżdża i mówi, ale to pan jedzie na reklamację. A on mówi, nie, ja już tam nie chcę jechać. I robiliśmy jedną głowicę i jak zdjęliśmy, to się wtedy okazał właśnie ten hydropopychacz. Już wam, gdzie masz wujek? Może tu? Tam na tym skrawku, na beczce. Na beczce, dobra, chodźcie tutaj. Zobaczcie, o, nie było tej końcóweczki. Po prostu. Nie no, sztywniutkie są jak, nie powiem co, baranie jaja. Ale benzyną śmierdzi. Daj spokój, kurna, pokazuje 20 litrów benzyny, a tu się aż wylała benzyna, nie? Aha. Słuchajcie, przy okazji wam powiem, co tutaj zrobiłem w samochodzie. W samochodzie wymieniłem pompę paliwa. A dlaczego pompę paliwa wymieniłem? Ponieważ pompa paliwa jest zintegrowana z filtrem paliwa. I tak naprawdę od czasu do czasu wypada ten filtr wymienić. I żeby ten filtr wymienić, trzeba wymienić pompę. Zobaczcie sobie, jak tutaj jest to skonstruowane. W ogóle jest tylko jedno okno rewizyjne, drugiego nie ma. W starszych modelach były dwa okna rewizyjne, bo tam był filtr, a tu była pompa. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. Jest to F10 w benzynce. Zobaczcie sobie, tak to wygląda. Tutaj jest zawór zwrotny. Nie, to jest zawór regulujący paliwo. On sobie jest tutaj na wylocie do silnika. Powrót jest do baku. Tu mamy pompę paliwa. Tu mamy aktywny filtr przelotowy, aktywny znaczy się aktywny węgiel, dlatego jest taki w takim kolorze, a tu zobaczcie sobie jest filtr. Także tak, jest to zasysane przez pompę do filtra i z filtra idzie do zaworu regulującego paliwo i do silnika, czyli jest to pompa niskiego ciśnienia paliwa. Ja powiedziałem, że do zbiornika, słuchajcie, tu są przewody powrotne. Także one idą w zbiorniku po prostu i są tutaj wpinane.
tak to wygląda. Zajrzymy sobie tu do tego filtra. To jest wymienne, jak widać. O, w ogóle zobaczcie sobie, można i pompę samą wymienić. O! Zobaczcie sobie. Ja! Ale syf, co? Niezły syf. O. No i tyle. Także pływ, przepływ był słaby. Może kiedyś to rozbierzemy tutaj i zobaczymy, jak to wygląda, nie? Mhm. Dobra. A, poczekaj, bo coś mi się tu nie chce wpiąć teraz. A, bo to jest... te wąsy są tak skonstruowane. O, jest gitara. Dobra, dziękuję. Dzień dobry z rana, panowie. Dzień dobry. Co pan Adrian robi? No, aktualnie odkręcam tutaj zamki od pasów, żeby ich przy wybijaniu śruby od wózka nie uszkodzić, bo byłoby szkoda. Okej, okay, czyli ty działasz sobie tak. Idziemy zobaczyć do wujka, bo wujek tu porozbierał. Przegląda całą hydraulikę. Proszę bardzo, cała hydraulika jest tutaj. Proszę bardzo. Jakie wujek wnioski, jakie diagnozy? Wszystko jest sztywne, są równe szklanki, więc nic im nie dolega. Jaki pomysł? No, wyciskam olej, żeby po prostu, bo może być, wiesz, stary olej jakiś. O, proszę bardzo. A, i w ten sposób robisz. No dobra, no. Okej. Okay. I co, i składasz? No, składam. No bo tak naprawdę nie mamy się czego tutaj czepić, nie? Tak. A też nie będziemy rozbierać silnika. Silnik jeździ i tak dalej, więc zostawimy to w ten sposób. Tak. Jestem po jeździe testowej, po wymianie pompy paliwa i filtra paliwa. Wszystko w porządku, Kamil. Nigdzie tam nie ma żadnych wycieków. Mhm. A co u ciebie tutaj? Olej sobie jeszcze leci. Jestem tu w trakcie. I chciałbym przy dwóch kołach zobaczyć luzy, bo tak delikatnie coś tam czuję. Właśnie lewy przód i lewy tył tak naprawdę. Dobra, to już poczekaj. I jeszcze jest wyciek taki, to też zobaczymy. Do weryfikacji, tak? Co one zdjąłem. To może być na maglownicy po prostu delikatnie. No to naprawdę... Tak, to jest maglownica, okej. Okay. No, dobra. To jeszcze lewy tył zobaczymy, bo też nie wiem. A poczekaj, od razu to jakiś wyciek jest, coś. Wyciek, tak, już pokazuję. Poczekaj, ja kamerkę ustawię. No, cała ta łapa jest tutaj. I tak od góry patrząc, to tak miałem wrażenie, że nie wiem, jakby gdzieś przy turbo czy coś, ale one też wyglądają świeżo w miarę, jakby to jeszcze od góry będziemy mogli zerknąć. Dobra, zobaczymy. Dobra, idziemy zobaczyć, a tu co? Jakieś takie dziwne, dobra. Z tyłu teraz, tak? To na tulei może chodzić, poczekaj. Tu tuleja. To na tulejach tak chodzi, jest wszystko dobrze. Wiesz, to po prostu takie gumowe jest, nie? No, możesz sobie zobaczyć. To trzymaj. Tylko sobie zerknę tak. Nie, to nie jest. Dobra, to jedziemy w dół, patrzymy, co tam jest ten wyciek od góry, co? No i jak tam, Kamil, pokaż. No, tak to wygląda. Aha, widać, że turbina wymieniona. Widać, że też ktoś spawał ramię. Nie wiem, czy to będzie tu na kamerce widać. Poczekaj, może mi się uda przybliżenie zrobić. O, tu. O, może widzowie zobaczą. O, zobaczcie sobie. Spawane ramię. A wyciek wygląda na stary, Kamil. Jakby to z turbosprężarki dawno leciało. Bo tutaj, zobacz, tu jest szczelne wszystko. Obmyj to. Po prostu starannie to obmyj i do obserwacji. A jeśli chodzi o tarcze i klocki, to ja bym zrobił jazdę testową, bo tarcze, powiem ci, wyglądają słabo. Już widzą, pokazuję. Zobaczcie sobie, mają takie odciśnięte, o, takie dziwne rzeczy i tak samo jest z tyłu, więc się przejedziemy, zobaczymy. I zobacz, jakie tam żaróweczki nie świecą, tak? Ale to podłączysz sobie kompa i... Podłączę, bo jeszcze coś na karcie o świecach jest napisane. Świece to pod znakiem zapytania, to nawet jak coś, to i tak tego nie robimy, nie? Dobra, to mogę iść tam swoimi rzeczami się zająć? Tak, tak. Panie Adrianie, nawet się nie spostrzegłem, a ty już tuleje ogarnąłeś, tak? Tak, z pomocą wujka. I coś tu jeszcze ci zostało? No, poskładać wszystko do kupy, sprawdzić za ewentualnymi wyciekami i gotowy samochód. No dobra, to super. Idziemy zobaczyć, jak tam u wujaszka, jak tam wujek. Składasz. Odnośnie wujek teraz tej, M5 E60. No. BMW do mnie dzwoniło, no, że Zaks ma uszkodzoną maszynę do robienia tych sprzęgieł.
mają 65 zamówień ze świata na takie sprzęgło i czekają. No. Rozumiem, że nasze zamówienie jest priorytetem. Tak, nie, anulowałem, bo zamówiłem gdzieś z Zaksa po prostu. No. Także... Używki. Nie, ale używki też są w sprzedaży. No, nie uwierzycie, 2,5 tysiąca za używkę no, chcą. No. Masakra jakaś, no. No dobra, powinno dzisiaj, co jest wtorek, w środę powinno sprzęgło przyjść, także powinno być w pracy. A ja idę u Kamila zamienić samochody. Wjeżdżam właśnie tym oto pojazdem na wymianę EGR-u i na wymianę, posłuchajcie czego, na wymianę... O, osłony. Jak tam, panie Adrianie? Opuszczamy, samochód gotowy, może jechać na geometrię. No i ja to szanuję. Otrzymasz teraz BMW E60 czteronapędowe na wymianę łożysk przednich. Dobrze. No słyszę, że grubo. Grubo, panie Adrianie. Tak. Zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. Idzie! Idzie! Tak? No coś tam poszło, no trochę wyszło. Trochę no wyszło, było ten, no. No dawaj, dawaj, panie. Jedzie! Pompa! No, ale to jest tak, bolą palce od tego po prostu, że... Jest to uderzenie takie szarpiące. Ja nie stresuję. Ja doceniam Adriana. Co pan tak do... Co pan tak dojeżdża? Adriana. Biedny tu jestem. Przerwy nie mam. Najgorszy... Pod kamerę teraz to trzeba jechać. Pod kamerę to wszyscy mili. Najgorszą robotę dostaję, cholera. Dobra, to sobie odpocznij, tak, a my lecimy z Kamilem odebrać pracę, którą Kamil wykonał, czyli wymiana zaworu EGR i tarcz kotwicznych. Tak jest, także lecimy. Ten EGR jak zdjąłeś, to był uszkodzony, niesprawny? Zwracałeś uwagę, czy po prostu nie? Tak, na pierwszy rzut oka ja tam nic nie widziałem, no, żeby coś było nie halo. Ale ten, nie wiesz, ten... Czy nie, tam to nie sprawdzałem. A, dobra, bo to był permanentny błąd, wiesz, także tak. A jak robiłeś podgląd błędów, to co? Był EGR, tak? Był, tak. Dobra. Zresztą czek się świecił na stałe. No i dzwoniły te tarcze kotwiczne, co? No z jednej, znaczy z jednej strony było ok, bo tylko na 4 mocowania jedno nie trzymało, ale z drugiej strony żadne nie trzymało. No tak, ale to już parami trzeba robić. No prostu, tak. No dobra, jedziemy zobaczyć, jak ten EGR. Oj, proszę pana. Auto to przyspiesza tak jak trzeba, kurde. Bo auto też nie jechało w ogóle, wiesz. Aha. No bo przycinał się EGR, po prostu ewidentnie. Jak tam błędy? Brak. No i tyle, to temat uważam za zamknięty. Ostatnie spojrzenie mechanika. Tak. Czy wszystko jest alright? Jest git. Jest git, tak? Tak. No ja to szanuję, tam trochę płynu poleciało. Dolałeś tak, coś? Troszkę tak. No troszeczkę. No, z pół litra. Dobra, to ja już liczę panią i wysyłamy SMS-ka i idziemy do Bosty. Można to nagrzać, ale można też nagrzać. Można to właśnie diaksem zrobić, tylko że diaksem możesz delikatnie... No właśnie delikatnie to robię, żeby nie zniszczyć, nie? I można też to nagrzać palniczkiem albo indukcją. Mhm. Niedużo, tak, niedużo tak naprawdę. I jak to nagrzejesz, to można szybko tym zrobić. Zamrażaczem i to robisz, tylko psztyk i schodzisz. No, no po prostu, nie? Bo tutaj ci się udało wyrwać, tak? Tak. Pokaż, jak to wygląda. Już jest oczyszczone nawet. Jest oczyszczone, elegancko. No widzisz, no. No dobra. Także tak spróbuj, nie? Bo wtedy bezinwazyjnie robisz, no. A my, Kamil, lecimy E34 V8 na próbę. Ale klimatyzacja manualna, zobacz. I co, 540 manualna, a tam była 535? Bo wiesz jak to jest, w tych ostatnich wersjach z poprzednim silnikiem często jest tak, że auto jest bardziej wypasione niż to, które jest następne, nie? Aczkolwiek ten na przykład system się mniej psuje. Po prostu, nie? Bo tu jest prosty temat, a tamte klimatroniki się psuły. Potrafiły się popsuć. No dobra, co, lecimy na próbę. Jakieś błędy świateł, chyba że pan ma jakieś tutaj te
Tak, chyba ma, jak to się mówi, ksenony chińskie. O, niech tak będzie już, niech tak się nazywają, nie? To co, lecimy? Ale kurde, sztywniutki, co? O. Zobaczymy, co z tymi wibracjami. Dobra, klimka chodzi? Chodzi. To jest taki upał. Ile temperatury pokazuje tutaj? Pokaż. 34,5. No tak, co tu było robione? Przewody wspomagania, przewody paliwowe, drążek środkowy, wspornik drążków. Tu leje belki. No i dobrze. I w sumie klasa. Pan mówił, że się akumulator rozładowuje, żebyśmy odpalali z boostera, a jak nie, to żebyśmy odłączyli akumulator. I powiem ci, ani razu nie odłączaliśmy i ani razu nie mieliśmy potrzeby podłączać boostera, a samochód stoi od zeszłego tygodnia. Znaczy, wiesz, są wibracje jakieś są, ale to myślę, że to tak, tutaj są takie koła, że raczej tu nie wiem, czy cokolwiek zrobimy z tym, nie? Aha. To dla mnie to są od kół. Jakieś tam wibracje. O, słyszałeś, też haczy. Jakichś tam wibracji z tyłu nie czuję, bardziej tutaj od przodu. Dobra, rozpędzimy się. Są. Ty. Jakiś nie? O, ja to bym się skłaniał. Tak naprawdę, nie? Dobra, jutro sprawdzimy. Dzisiaj kończymy dzień. 37 stopni na dworze wyskoczyło. Dzisiaj pan wróci, klient, jeden z klientów mówi, że wrócił z Teneryfy i tam było fajnie 28. A tutaj przyjechał do Polski i mówi, jest 37. 26 chyba nawet. Czy 26 nawet, nie? To taka idealna pogoda. Nie? No. Na Teneryfie też trochę inaczej jest, nie? Wiesz, powietrze inne. Aczkolwiek powiem ci, że w Dubaju niby było 50 stopni, jak byłem w sierpniu i nie wiem, czy się lepiej nie czułem niż tutaj w Polsce, jak jest te 37, nie no wiem. Bo tam jest sucho, a u nas to jest wilgoć. No właśnie, i tam wilgoć, wiesz, powoduje cały mokry człowiek jest, no tak naprawdę. No i tutaj jedziemy z umówionymi rzeczami, a mianowicie Kamil zrobił tutaj wymianę płynu hamulcowego. Zrobił też kontrolę DPF-a i co, wszystko w porządku? No była taka informacja w komputerze o przekroczonym tam limicie przebiegu. A, limicie, dobra, i to wszystko zrobione. Także słuchajcie, wyjeżdżamy samochodem i ten samochód wjedzie później do Adriana na wymianę łożyska w tylnym kole i na wymianę poduszek silnika. Wyjeżdżam tym samochodem i wjeżdżam do Kamila. Chyba G30, jak się nie mylę. Podobno olej napędowy w czujniku, w przewodzie, także wjadę, skontrolujesz to, zrobisz diagnostykę i będziemy dalej działać. Po tamtym samochodzie wjeżdżamy 60 z brakiem mocy. Dobra. W dieselku, nie? Jak coś. Tak naprawdę to jest G31. Widzicie, bo to jest Touring i tutaj jest, słuchajcie, silnik o oznaczeniu 4.0, czyli 3-litrowy. W cholerę doładowany. O, dobry tekst, nie? W cholerę doładowany. Dobra, do czujniczka, jaki tu dostęp? Znaczy tak naprawdę chyba diagnostykę najpierw trzeba zrobić, nie? O, tutaj jest, wiesz co, ale też nie widzę, żeby ktoś coś odpinał. Poczekaj, bo ja tak widzą, pokażę, o. Może inną wtyczkę ktoś odpinał. Może inną wtyczkę. Dobra, Kamil, zrobisz diagnostykę i będziesz według błędów wszedł, nie? Bo tak powiem ci... Najlepiej sprawdzić u źródła, nie? No tak. Ale zobaczymy, co tam... Bo było. Tak naprawdę nie wiem, czy pan... Bo wiem, że pan ogląda po prostu nasz kanał, nasze filmy i być może dlatego też powiedział, że po prostu woli wcześniej dać, czy no coś. Tak. Może po prostu jest to prewencja z pana strony, nie? Aha. Dobra, i plan będzie taki, że później... No to zobaczymy, co tu się dzieje, jak to wygląda. A plan jest taki, że przed tą E60, bo E60 tu przyjechała tak naprawdę awaryjnie, wjedziemy X5, starym X5, jak dobrze pamiętacie. Adrian tam walczył z drzwiami, no i drzwi się zablokowały i pan powiedział, że na reklamację odstawia.
A słuchajcie, no, na jaką? Reklamacja odblokowania drzwi? No to raczej chyba nie, także tu będzie zamek do wymiany. W każdym razie to jest odblokowanie. Jest też, zepsuł się prawa klamka i też pod znakiem zapytania półoś, bo wymienialiśmy półoś, także wjedziemy zobaczyć, co tam się dzieje, tak żeby, no, żeby takie tematy, które są jako reklamacja, rozpatrzeć w pierwszej kolejności. No i jak, Kamil? Błędów w silniku nie ma i tu też jest sucho. No to co? To profilaktyka, tak? Zamawiamy czujnik i tyle. Przyjdzie czujnik, się wymieni i temat załatwiony. Także słuchajcie, normalna czynność. Okazuje się, że to będzie niebawem czynność normalna, serwisowa. Co jakiś czas wymiana przewodu z czujnikiem, paliwa, żeby nie leciało. No, takie mamy czasy, kurde, no. Filtry zintegrowane z pompą paliwa, czujniki zintegrowane z przewodami. Także słuchajcie, takie te części robią, że to w ogóle jest szok. Wiesz, ja rozumiem, że filtr trzeba wymienić co jakiś czas, nie, Kamil? No tak. Ale niektóre rzeczy... No ale z drugiej strony łożysko się psuje, też trzeba wymienić, nie? No tak. Dobra, to co? To wjeżdżamy może tym X-em, nie? Dobra. Na sprawdzenie, dobra. Tutaj w sprawie reklamacji też przyszedł Adrian, bo Adrian robił ten samochód i poprosiłbym cię do tych drzwi prawych, które nie są reklamacją. Nie są, nie były robione. Jak myślisz, jest to całe mocowanie tam od środka uszkodzone, czy klamka? Nie wiem, ciężko im powiedzieć. Trzeba rozebrać, tak? Boczek zdjąć to nie jest dużo roboty. To nie? Kamil zdejmie, bo one się otwierają od środka. Tak, a od środka się otwierają, czyli tak. Środkowy... Tak, czyli to trzeba zdjąć i zobaczyć, co się uwaliło, żebyśmy wiedzieli, jaki zrobić kosztorys. Prawy tył, no to nie działa, ale to reklamacja na odblokowanie drzwi, no to nie ma czegoś takiego. Po prostu zamek do wymiany. Ja już ten zamek zamówiłem. Chyba, że pan się nie zdecyduje, to się go odda. Mhm. Bo niedostępne są w hurtowniach, musiałem zamówić nowy. Czyli tu nie działa znowu od zewnątrz i od wewnątrz, tak. A tam nie działa tylko od ale, zewnątrz. Ale na szczęście nic nie jest ułamane, nie? Tak. To jest to, więcej z reklamacji. Lewa półoś, znak zapytania, nie wiem, o co chodzi. Podniesiemy. I z Kamilem my to zobaczymy. Wspomaganie. A co my coś robiliśmy po wspomaganiu? Nie, nic nie robiliśmy. No właśnie. Chodzi o to, że to wspomaganie chodzi drętwo. I trzeba, Kamil, jak podniesiesz go... A, on ma serwotronik. No to ma czujnik, serwotronik do wymiany. O. To Kamil diagnostykę może zrobić. Dobra, no to... Chodzi o to, żebym wiedział, co panu odpisać mailowo na reklamację. Mhm. No bo na reklamację trzeba odpisywać, żeby był ślad. Także tak, dobra, Kamil, no to podnosimy auto, patrzymy. To tobie, Adrian, dziękuję. Dzięki. No, my sobie już zobaczymy, co z tą półosią, nie? Spoko, jakbyście chcieli... A, i Kamil, podobno Adrian znalazł w internecie, jak odblokować te drzwi. Tak. Ale to później, jak będziecie razem wolni, bo na razie to nie jest pilna sprawa. Ja mam jeszcze tam co robić. To jest sprawa taka, wiesz, także tym się nie przejmujemy. Czyli tutaj działają, ja sobie sprawdzę, tak, działa, bo ja otworzyłem, wiesz, jest po prostu... Szarpnął, ułamał i tyle. No i ty, pewnie, tylko trzeba zobaczyć, co ułamał, nie? Pewnie podejrzewam, że znowu klamka. Tak? Będzie do zamówienia klamka, bo... Bo ona nie chce nawet dalej wskoczyć, nie? No, bo ona tutaj chodzi sobie o... Dobra, to Boczek, to Kamil Boczek będzie do zdjęcia jeszcze. Ale najpierw zobaczmy tą płoś. Mhm. No dobra, słuchajcie, mamy... poczekaj, tak, poruszaj. Nie, no tu do płosi to nic nie mam. Poruszaj kołem. O. Pewnie mu puka. Teraz... Cisza. No, listwa na maglownicy. Dobra, czyli sprawa jasna. To tylko tamten boczek bym chciał, żebyś zdjął, żebym wiedział, co jest do wymiany. Słuchajcie, kochani widzowie, kupuję pomału graty do mojej E36, do gruza. Zobaczcie sobie, od kogo kupiłem graty. Także zobaczymy, co tu jest. Jakaś strzałka jest w ogóle na dół, ale wiesz co, ja... Szefowa, to wygląda jakby to było w jakiejś tych, no. Pozdrawiamy ekipę ACS FPS, oglądamy. No a dlaczego to rozcinasz? No bo wydaje mi się, że... To było od spodu rozcinanie tutaj. Nie. Tak, bo to jest kilka rzeczy. O. Zobaczmy, co to jest. To jest 11. Gdzie, co to jest? Łooo, proszę państwa. Proszę. A nosi kubek. Dobra, a bo to pewnie dla kuchni. A, to no, do kuchni mamy te. Mamy kubeczki, słuchajcie. No,
Dobra. Wreszcie mi nikt nie będzie zabierał. Dobra. Mówię, rozpakowałem, jakaś dodatkowa rzecz. No, proszę Państwa, dostaliśmy kubeczki, proszę, od sprzedawcy. Miłe, także pozdrawiamy. Chcę teraz napisać, podziękować za robotę. Jak to jest? Pozdrawiamy. Luna M Technik. Luka. Luka, przepraszam. Luka. No tak, bo tutaj jest. No i jedziemy z tymi sreberkami. Słuchajcie, wjechaliśmy teraz E34, bo jak dobrze pamiętacie, wczoraj jeździliśmy i były jakieś wibracje. Tak więc wrzuciliśmy go tutaj i Kamil sprawdza, jak tam Kamil przód. On tu widać z tej strony. O, stań sobie tutaj, tak. Dobra. Poświeć mi też, bo to wtedy lepiej widać. Nie no, krzywa felga jest. A tamta? Mniej, tam tylko w jednym miejscu jest takie załamanie, ale jest po prostu tutaj, jest takie wkrótce. Dobra, dawaj tutaj tył, bo wiesz, to są takie naciągi i takie rzeczy, że to... No masakra jest. Będzie ciężko się napędzić. No chodzi. Chodzi. Dawaj. Chodzi i wiesz co jeszcze jest? A nie, widać, że tutaj, dobra, chodź teraz z tej strony. Oj, z takimi kołami to wiesz, no, z takim stylem. Jeszcze. Chodzi, no. Dla mnie to, ja zresztą jak się przejechaliśmy, to ja od razu powiedziałem, że to jest wina tego kół. No dobra, to słuchaj, no to zjeżdżamy i tyle, tak naprawdę. I tyle. To na skręcie w lewo gdzieś coś tarło. Tak, gdzieś coś tarło, nie? No to możesz się przyjrzeć, no, ewentualnie. Słuchajcie, drodzy widzowie, kończymy pomału odcinaczek. Co tam? A, no widzisz. O, proszę pana. Jest zrolowane. I to też może wibrować, jak się jedzie, wiesz? Dobra, no nie ma co, no taki urok. Tam delikatnie, tak? Słuchajcie, powiem wam tak, przyszło sprzęgło do M5 E60, także na pewno to sprzęgło wymienimy w najbliższym czasie. Pokażę wam to na kanale. A tymczasem kończę odcineczek, bo nazbierało się trochę materiału. Ten samochód tutaj będziecie mogli zobaczyć w osobnym odcinku, jak Kamil testuje. Możecie zobaczyć jeszcze wiele innych odcinków fajnych, typu M5 AC Schnitzer, typu E34. Dla przypomnienia, słuchajcie, tutaj stoi M5 E39 zakurzona, stoi sobie z porozbieraną elektroniką, jest wyjęty sterownik silnika. Podobno przyszły już scalaki z AliExpress i elektronik będzie tutaj działał z tym sterownikiem, więc finał tego samochodu również zobaczycie u nas na kanale. No i tyle, życzę wam wszystkiego dobrego, pamiętajcie o subach, lajkach, komentarzach i jak możecie to udostępniajcie, a co jest dzień jak co dzień, jeżeli uważacie, że jest ciekawy oczywiście. Mnie się wydaje, że tak, bo a co jest dzień jak co dzień ma swoją widownię, stałych widzów, widzę po komentarzach, widzę po lajkach. No i tyle. Wszystkiego dobrego. Cześć!